poranek robią tetrycy. My nie mamy na to wpływu. Sercem i wszystkim działaniami wspieram prezydenta Leszka i mam nadzieję, że prezydent Leszek swoim działaniami wspiera mnie. I generalnie to duży szacunek dla Cezarego Kuleszy za to, że wszedł do kanonu polskiej klasyki. Bo teraz zawsze, jak nie będę wiedział, co mam powiedzieć, to powiem, mecz grają piłkarze. I tyle. Mi się to bardzo, mój drogi Jakubie, spodobało, że Cezary Kolesza zna podstawową zasadę. Jeśli nie znasz języka osoby, w którym... Znaczy, nie znasz języka drugiej osoby. Nadrabiasz bardzo płomienną gestykulację. W tej gestykulacji Cezarego Kuleszy było wszystko. Ja mówię, bardzo mnie zastanawiało, dlaczego przy mecz grają piłkarze poszły daleko wysunięte ręce. Dlaczego poszły? Bo mogły. Bo to jest bardzo dużo, co można zrobić. Dlaczego poszło serce? Gdyby Cezary Kulesza znał język jakikolwiek, poza polskim i najprawdopodobniej językami wschodu, to nie byłoby tej gestykulacji, nie byłoby gestu serca, gestu wszystkich i polska piłka byłaby uboższa. Także bardzo należy dziękować temu, że stało się, jak się stało. Podoba mi się, bardzo mi się podoba, że te gesty, one były tak widać, że wykonane tak zamaszyście. Tak jak polecałeś mi bezpowrotnie utraconą leworęczność Jerzego Pilcha, to to, co mnie najbardziej zaimponowało, to świadomość Jerzego Pilcha filmowości własnego życia. Bo tam było zawarte takie sformułowanie, że kiedy witał się z jakimś innym klasykiem na krakowskim rynku. Z Janem Nowickim, że witaliśmy się tak, jak się witają właśnie tacy ludzie. I wyściskaliśmy się, i daliśmy sobie całusy. I tak jak patrzyłem sobie na Cezarego Kuleszę, który kładzie tę dłoń, ale nie kładzie tak, nie wiem, jakby przyklejał wlepkę na przystanku autobusem, tylko kładzie tak, jakby matczyne serce próbował tutaj w tej chwili u pana albańskiego prezydenta zrobić. To poczułem tak właśnie, tak, klasycy kładą sobie ręce na sercu, jak sobie położył Cezary Kulesza rękę na sercu pana albańskiego prezydenta. I byłem wzruszony, bo widać było, że to jest ten moment już, kiedy Cezary Kulesza wie, że jest Danielem Craigiem w Jamesach Bondach, że jest Janem Nowickim w Wielki Szu, że jest człowiekiem, którego obserwują oczy kamer i trzeba po prostu zachować się tak, jak klasyk filmowy. I byłem wzruszony. Do teraz jestem tak naprawdę. A kiedy puściłeś sobie to przed chwilą i docierały do mnie tylko dźwięki bez obrazu, to wizualizowałem sobie w głowie to położenie dłoni na sercu i to wzruszenie ramionami. Mecz grają piłkarze. My nie mamy na to wpływu. Nie wiem, czy świat wymagał uzasadnień, że naprawdę prezesi federacji nie mają wpływu na wyniki, no ale być może tego wymagała sytuacja, żeby to właśnie wtedy powiedzieć. Tu jest, Kubo, może jakieś 6 zdań tak naprawdę wypowiedzianych na przestrzeni minuty. A co zdanie to Tom? Co zdanie to wspaniała teczka wymagająca osobnej kuwetki? Taka jest prawda, bo wiesz, ja bardzo doceniam, mam takie też podejrzenie, że być może Cezary Kulesza zna doskonale angielski, ale dla podniesienia swojego prestiżu specjalnie wykorzystał tłumacza, ponieważ zwroty takie jak jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, to naprawdę nie wymagają 15 lat nauki i codziennych szkoleń z native'ami. Wydawać by się mogło, że dzisiaj takie zwroty po angielsku, jak jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Generalnie ten dialog naprawdę nie był szczególnie trudny. My wspieramy Albanię, wspieramy prezydenta. To naprawdę nie są rzeczy, po których potrzebujesz tłumacza przysięgłego, ale jak to dobrze wygląda, że ktoś tłumaczy twoje słowa, tak? Ktoś spija z twoich ust, je tłumaczy, więc ja tworzę teorie spiskowe wokół polskiej piłki. Uważam, że jest niewykorzystany potencjał w teoriach spiskowych wokół polskiej piłki i Cezary Kulesza zna angielski, zna doskonale, ale robił to wszystko specjalnie, żeby podnieść prestiż polskiego futbolu, że prezydent polskiej piłki ma po prostu tłumaczy, którzy wszystko tłumaczą, robią za niego. A możesz mieć rację, że to jest taki vibe, polski polityk odwołujący się do tego, że my nie mamy kompleksów. Polacy nie gęsi, mamy swój język. Dlaczego mamy mówić w tym języku uniwersalnym, co nam narzucony jest siłą przez Brukselę albo nie tylko? Ja będę mówił po polsku, bo myślę w Polsce, jestem w Polsce, jestem Polakiem i pyk, siu, siu. Jestem patriotą i będę mówił po polsku, a oni niech się głowią, co powiedziałem i niech sobie tłumaczy, zatrudniają. Generalnie, bo jest 8:35 już, a jeszcze nie padło to.
To jest poranek, bo widzę, że na czacie ktoś nawet zauważył, bez przywitania. Więc witamy serdecznie. Jest Leszek Milewski po drugiej stronie kamerki i jestem ja. Dzień dobry. I no, nawet mogę powiedzieć. Jesteśmy z wami sercem. Musicie, pamiętajmy to. Jesteśmy sercem. Wspieramy was. Wspieramy was, wspieramy czat i jesteśmy przyjaciółmi nie od dzisiaj, bo nie tylko gramy mecze, ale właśnie też się wspieramy bardzo mocno. Nie wiem, czy są to powiązane rzeczy, ale Piotr Sztefek chyba, jeśli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, czyli szef kampanii wyborczej Cezarego Kuleszy zrezygnował. Szefer, przepraszam. Sztefek jest z TVN-u, pomyliłem. Złączyłem te dwie osoby. No i zrezygnował ze swojego stanowiska w zarządzie chyba, jeśli się nie mylę. No a był dyrektorem biura zarządu dokładnie, zrezygnował z tej funkcji. No i był jakby szefem kampanii Cezarego Kuleszy, która na pewno była dosyć intensywna, trudna i wymagająca. I obciążająca. I takich small talków mogło być bardzo dużo w trakcie kampanii wyborczej. No i Piotr Szefer, jak podał sport.pl, będzie teraz miał inne wyzwania zawodowe. A i jeśli chodzi o takie rzeczywiste powody, to sport.pl mówi, że być może chodzi o relacje z firmą Publicon. Natomiast ja będę twardo stał na stanowisku, że stwierdził, że już jest zbędny, bo już Cezary Kulesza sam opanował sztukę sprzedawania swojego PR-u na zewnątrz i absolutnie nie potrzebuje. Absolutnie. Moim zdaniem Cezary Kulesza może teraz absolutnie służyć poradami PR-owymi. Myślę, że wielu polityków, wiele podmiotów, no taki gest, jak zawsze będziemy sercem przekazać, położyć dłoń na cudze serce, to są złote rzeczy, za które nie ma kwot. Ale Kuba, rzeczywiście, Piotr Szefer zrezygnował i absolutnie na pewno to nie jest powiązane z tym jakże wspaniałym pokazem smoltoku, savoir-vivre, camembertu i wszystkiego. Natomiast gdyby to było, to można ułożyć kolejną, już drugą dzisiaj, a gramy do raptem 7 minut, drugą teorię spiskową, że zobaczył to i mówi, niestety szafa, bo przypomnijmy sobie, Kuba, jak wyglądała kampania wyborcza Cezarego Kuleszy. Cezary Kulesza został wstawiony przez Piotra Szefera do szafy, szafa została zamknięta i to był koniec kampanii wyborczej, bardzo udana kampania wyborcza. Można się śmiać, ale Marek Koźmiński miałby dużo większe szanse, gdyby zajął miejsce w tej szafie. I to jest gablota polskiej piłki? Być może, ale gablota polskiej piłki jest zarazem, Kuba, szafą, w której mieści się jedna osoba. To jest bardzo cenione miejsce w polskiej piłce. Odkąd Dariusz Mioduski wszedł do szafy, jego akcje bardzo poszły w górę. Gdy Cezary Kulesza był zamknięty w szafie, wygrał wybory. Marek Koźmiński nie zmieścił się w szafie, przegrał wybory. Będzie wielka rywalizacja. Kto w polskiej piłce w tym momencie wejdzie do szafy i po prostu nie będzie słychać żadnych jego wypowiedzi. Ten dlatego spłynie midasowy dotyk i wszystko będzie ozłacał. To jest niesamowite. Mamy artefakt w uniwersum polskiej piłki. Szafa, w której mieści się jedna osoba i ta osoba ma najwięcej szczęścia. Muszę przyznać, że to jest teoria, która do mnie przemawia, bo trzeba pamiętać, że Marek Koźmiński po tym, jak już nie chowajcie mnie do szafy, ja sobie poradzę w kampanii i po tym wszystkim, co tam potem robił kampanii z tym wielkim grande finale, czyli mową końcową, będącą mową oskarżycielską wobec wszystkich tych, co głosują. Tak, bo tylko. Wobec świata, Jakubie, nawet. Bo ja bym wygrał prezesa, ale wy pijecie wódę i dlatego i nie zostanę tym prezesem pewnie. Strasznie mi żal, że tacy ludzie mnie otaczają. To Marek Koźmiński rozpoczął karierę eksperta telewizyjnego i faktycznie widać po jego wypowiedziach, które już kilkukrotnie analizowaliśmy, że raczej chciałby być takim bezkompromisowym i bezlitosnym ekspertem. A nie do końca wydaje mi się, że sprawdza się w tej roli i wypada w niej autentycznie Marek Koźmiński, więc być może faktycznie to miejsce w szafie nie jest złym pomysłem, żeby tam sobie wejść. Myślę, że jest duże zapotrzebowanie na więcej szaf w polskiej piłce. Nie wiem, jeśli ktoś, drogi czacie, jest tutaj stolarzem, ma firmę stolarską, to może zbić prawdziwy majątek, produkując szafy dla różnych podmiotów w polskiej piłce. Taka szafa jest potrzebna praktycznie w każdym klubie. Jeśli chodzi o wojewódzkie związki piłki nożnej,
to tam szaf będzie potrzebnych nawet więcej. PZPN, myślę, że też solidny przydział kilkunastu szaf. Szafy, to jest potrzeba. Być może ktoś myśli, że potrzebna jest poprawa szkolenia w polskiej piłce. Być może ktoś uważa, że potrzeba lepszego rozdysponowania pieniędzy. Nie, polska piłka wymaga większej liczby szaf dla ludzi polskiej piłki i wtedy będzie wszystkim lepiej. Adam, Czat sugeruje, a konkretnie sugeruje to Tomasz Sęk, że w tej szafie już są Macierewicz, Korwin, Mikke i Braun, więc szafa jest oblegana też przez polityków. I faktycznie pamiętam takie kampanie, gdy niektórzy politycy z pierwszych stron gazet byli nieco z tyłu. Tak troszeczkę ich odsuwano od tego, żeby na przykład nie odpalali protokołu 476, który zwykł uruchamiać jeden z prominentnych polityków. W tym wypadku akurat Konfederacji. Widziałem, że płynnie starasz się przejść do innej złotoustej wypowiedzi człowieka. Nie, powiedz, czy śledziłeś komentarze dotyczące tego. Jeszcze zostałem chwilę przy Cezarym Kuleszy. Myślę, że to zasługuje na to, by zostać troszeczkę dłużej. Powiedz, czy śledziłeś komentarze dotyczące tego wspaniałego występu Cezarego Kuleszy i coś napatoczyło się na twoją uwagę? Widziałem, niestety widziałem dużo komentarzy, które były pisane na poważnie. I te komentarze, które były pisane na poważnie, przynosiły taki wniosek, że choć Cezary Kulesza zaimponował nam, ale nam nie trudno zaimponować, wystarczy żyć i już jest się imponujący. Jest to imponujące dokonanie w naszych oczach, ale było też dość dużo osób, które mówiły, że fajnie by było, gdyby prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli organizacji takiej dosyć prężnej i dosyć też wpływowej, bo pamiętajmy, że PZPN jest w stanie bardzo duże rzeczy robić, na przykład w kooperacji z politykami, albo ze spółkami Skarbu Państwa, albo jeszcze z jakimiś innymi podmiotami, z którymi na przykład no, my nie jesteśmy w stanie żadnej współpracy podjąć. I ci ludzie tak sugerowali, że być może, nie da się tego rozsądzić zero-jedynkowo i czarno-biało, ale być może jednak byłoby fajnie, gdyby prezes tej organizacji potrafił się wypowiadać nieco bardziej płynnie, nieco bardziej barwnie, a być może nawet, choć to już jest takie z gwiazdką zadanie, być może nawet po angielsku. I wtedy faktycznie wyglądałoby to wszystko odrobinę bardziej profesjonalnie niż to, co się wydarzyło i co zostało nam dostarczone w jednej z relacji instagramowych. Znaczy, jeśli Kuba ktoś chciał potraktować ten ewidentny performance Cezarego Kuleszy na poważnie i uznać, że to, co zobaczyliśmy, jest suchą, gorzką prawdą, to mógłby nawet powiedzieć, że to nie język angielski jest problemem prezesa polskiej piłki, tylko raczej zadać pytania o to, gdzie na skali polskiego języka mieszczą się takie zwroty jak co by się działo, zawsze będziemy sercem, czy dzisiejszy mecz grają piłkarze, my wspieramy Albanię, wspieramy prezydenta. Oprócz tego, że gramy ze sobą mecze, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Na ile te słowa brzmią jak słowa, które mógłby wypowiedzieć ktoś na dość prominentnym stanowisku, a na ile są to słowa, których wstydziłby się ChatGPT sprzed 20 lat z Amigi? To są te pytania. Mi się wydaje, że Cezary Kulesza nie może w taki sposób komunikować się na co dzień i jest po prostu osobą, która jest wybitnie narażona na stres. Mówię teraz poważnie, bo kiedyś Cezary Kulesza ode mnie odebrał telefon i nie brzmiał jak ChatGPT sprzed 20 lat z Amigi 600, gdzie Mortal Kombat 1 chodziło na 4 dyskietki. Nie brzmiał, więc naprawdę szafa jest konieczna. Możesz mieć rację, że to jest kwestia tego stresu, który może w takich sytuacjach bardzo mocno sparaliżować, bo pamiętam, jaki był dysonans między tym, jak Cezary Kulesza zachowywał się w szeroko rozumianych kuluarach, między innymi w okresie kampanii wyborczej PZPN-owskiej i również podczas wyborów, a jak potem wyszedł na środek i powiedział po prostu: znacie mnie. Znacie mnie. Znacie mnie. Co miałem wam powiedzieć? Powiedziałem. Więc co tam? Miłego głosowania, siema, pozdrówcie tam wszystkich. Felipe Santos. Trzeba przyznać, że praktycznie wszystkie momenty, kiedy Cezary Kulesza wychodzi live, bo w wywiadach autoryzowanych wypada normalnie. Wszystkie wypowiedzi live są obarczone pewnym zasadniczym ryzykiem. Ja bardzo cenię komentarz Kuktacza,
Pawlacz polskiej piłki. Słowo Pawlacz zasługuje na to, by znaleźć się w uniwersum polskiego futbolu i myślę, że rzeczywiście potrzeba więcej Pawlaczy nawet, a nie szaf. Kurczę, Pawlacz to jest super instytucja, naprawdę. No. Mam tam prawdopodobnie wszystko u siebie na Pawlaczu i w ogóle mam Pawlacz, to jest dosyć fajne, bo były takie mieszkania, gdzie nie było Pawlacza i wtedy już na przykład farbę, która już i tak zaschła i leży od 4 lat i na pewno nie nadaje się do użycia, no gdzie byś ją trzymał? No przecież nie gdzieś na stole albo pod nogami, tylko trzeba było znaleźć nowe miejsce. Jest jeszcze oczywiście piwnica, ale do piwnicy to trzeba zejść, a na Pawlacz wrzucasz, pyk, nawet czasem krzesło nie trzeba brać, więc tylko trzeba uważać, żeby nie trafić w głowę któregoś z działaczy polskiej piłki, który na Pawlaczu jest ukryty. No jest ich tam dużo, rzeczywiście tłoczą się, kłębią się, jak rybiki cukrowe, gdy otworzysz nagle w środku nocy drzwi do toalety. Tak się kłębią działacze polskiej piłki w Pawlaczu. Nie jest to wygodne, ale rzeczywiście luksus zaczyna się wtedy, gdy masz przestronny Pawlacz. Gdy masz Pawlacz, to już jest klasa średnia, ale gdy masz Pawlacz, w którym możesz zmieścić coś więcej niż stare słoiki, to już jest luksus. Powiem ci, że to, co jeszcze mnie w całej tej wypowiedzi, która przedostała się do mediów, tak trochę zastanowiło, to czy to już jest kolejny z tych etapów, kolejny z tych kroków tego, jak PZPN chwycił całą narrację za jaja po tym, jak no w okresie mundialu były różne takie niesnaski, czasem ten przekaz był taki niespójny, ale PZPN powiedział, dość, już więcej takich rzeczy nie będzie. Teraz będziemy niczym jedna pięść, tak będziemy zaciśnięci wszyscy, selekcjoner, prezes, piłkarze, wszyscy będziemy razem się wypowiadać w takim samym tonie i będziemy kontrolować sytuację, będziemy panować nad przekazem i będziemy niczym spin doktorzy największych partii europejskich, a nawet amerykańskich. Taki sposób będziemy kontrolować przekaz. I nie jestem przekonany, czy jakby ten przekaz faktycznie jest tak w pełni kontrolowany, to jak się wypowiadają ludzie związani z PZPN-em, również w kontekście tego, że na przykład dwaj piłkarze różne sprzeczne rzeczy powiedzieli na przestrzeni kilkunastu dni. Więc jeśli pewne problemy, które były w grudniu, zastanawialiśmy się, no ciekawe, czy teraz pani Agnieszka Rosiak jako dyrektor Departamentu Komunikacji wszystko poogarnia. I jeśli wtedy zastanawialiśmy się, no jakie tutaj wprowadzi nowe zasady, dzięki którym ten przekaz będzie spójny i jak to wszystko rozegra, jaką strategię przyjmie, no to nie jestem przekonany, że wszystkie problemy zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i komunikacja jest już absolutnie wzorcowa. Powiem ci, Kuba, że panią Agnieszką Rosiak jestem bardzo rozczarowany, dlatego że ma wszelkie kompetencje, żeby doskonale móc sprawdzać się w nieustającym pożarze, jakim jest polska piłka. Nie wiem, czy wiesz, ale ma doświadczenia w Eurowizji pani Agnieszka Rosiak. Chyba, że jest to jakaś miejska legenda, chyba, że prowadził Eurowizję ktoś o bardzo podobnym nazwisku. Natomiast jeśli to nie jest miejska legenda, no to umówmy się, polska Eurowizja przez bardzo, bardzo wiele lat wyglądała tak, że no, teraz mamy piosenkę, będzie dobrze. A później odpadaliśmy, mieliśmy jakieś 0 punktów, 5, dali nam Słowacy i Litwini i to było tyle. I żyliśmy wspomnieniem sprzed lat, tym, że kiedyś Edyta Górniak zajęła 3. miejsce. Wszystko jak w polskim futbolu, tak? Wspominanie brązowego medalu sprzed twoich narodzin, tu i teraz oczekiwania, a później niespodziewany oklep, bo jak to Anna Maria Jopek może mieć tak mało punktów? O co chodzi, tak? I myślę, że to jest idealne takie, wiesz, środowisko, taki inkubator, który powinien cię przyzwyczaić do pracy w PZPN-ie. Natomiast pani Agnieszka Rosiak, jeśli to rzeczywiście ona prowadziła tę Eurowizję, no nie korzysta z tych doświadczeń, które mogłyby sprawić, że byłaby prawdziwym muszkieterem, prawdziwym D'Artagnanem i Donatello w jednym, jeśli chodzi o przekuwanie problemów PR-owych polskiego futbolu. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, że pani Agnieszka znajduje się blisko prezesa Cezarego Kuleszy, bo chyba w takich sytuacjach dobrze by było, żeby dyrektor komunikacji był blisko, był w pobliżu. Cezary Kulesza zaczyna mówić po polsku, że jesteśmy przyjaciółmi, a pani Agnieszka Rosik mówi tylko 12 points for Albania i wszyscy 12 points for Albania, elegancko wychodzimy, jest wszystko ogarnięte, nawiązanie do Eurowizji, tu żart, elegancko, tu jeszcze docenienie. I nie trzeba więcej słów, nie trzeba nawet kłaść dłoni czule na sercu prezydenta. Trzeba. Kuba, zobacz, ilu było klasyków, którzy wprowadzali nowe jakieś zdania do polskiej piłki, ale gesty to jest jednak rzadkość.
a Cezary Kulesza, trzeba mu oddać, że nie wprowadził tylko słów do klasyków, tylko wprowadził jako instant classic gest. O, czat nam przypomina, że to jest pani Aleksandra Rosiak. No okej, okay, może być. Pani Aleksandra Rosiak, tak, tak, Aleksandra Rosiak oczywiście. No, w tym zawale... Eurowizja 2010, być może tak. Czy w zawale jej wypowiedzi medialnych i w tego, jak w jaki sposób panuje nad komunikacją, jak często rozmawia z dziennikarzami, można było się pogubić w tym, jak właściwie ma na imię. Zdążyliśmy sobie bardzo mocno utrwalić w tych licznych wszystkich momentach, kiedy gasiła różne pożary wizerunkowe PZPN-u, choć jednocześnie nie uczestniczyła w taplaniu się w błocie w Twitterze. Ale tutaj trudno było oczekiwać, że będzie uczestniczyć, skoro na początku mundialu napisała, że nie będzie. I nikt nie może mieć o to pretensji. No i te dyscyplinujące telefony w środku nocy do prominentnych dziennikarzy, prawda? To też było kiedy zapamiętać nazwisko. Jest tak naprawdę tarczą, za którą chowamy się my wszyscy jako środowisko polskiej piłki. PZPN, dziennikarze, kibice, ona to wszystko trzyma i spina. Serdecznie gratulujemy. Natomiast no, nie wchodzę w kompetencje, być może po prostu ma inny zakres i o tym też trzeba pamiętać, że pani Aleksandra ma jakiś tam zakres, być może się z niego wywiązuje. Być może tak, być może tak. Czy chwilę z czatem, bo czat jest niezwykle aktywny, a my go czytamy. Ja chciałem powiedzieć tak, pan Ogr łączy nas Pawlacz. To hasło może zrobić karierę już w klasie średniej. Może, potwierdzam. Jeszcze jedno widziałem, żeby chyba była propozycja konkursu, żebyśmy wszyscy pisali w komentarzach, w jakim miejscu w swoim domostwie można trzymać działacza polskiej piłki. I to jest interesujące, bo ja jestem ciekawy, gdzie macie skrytki, drodzy widzowie, i gdzie ty masz, Leszek, skrytki, gdzie wrzucasz takie rzeczy właśnie, które chciałbyś nie ujawniać. Czy u ciebie to jest ta gablota właśnie, którą otwierasz, czy masz też jakieś inne? Tutaj chowam brudy polskiego futbolu. Zawsze pod ręką. Kuba, jeszcze drugi konkurs, bo spokojnie możemy rozpisać dwa konkursy. Co znajduje się w Pawlaczu polskiej piłki? Jakie sprawy? Co ja tam wrzuciłem, można powiedzieć nawet wręcz, tak? Więc to też jest potencjał. Są też komentarze, które zwracają uwagę, że być może ta swojskość ma przyszłość. Człowiek z lasu, Kuba. Kulesza to szef, nie leje wody i nie gada pod publikę, tylko krótko, zwięźle i na temat. I tak powinno być. Fan widoku z okna Michała Pola. A jak Olek Kwaśniewski był swojski, to wygrał drugą kadencję prezydencką w pierwszej turze. No, myślę, że jeśli jeszcze bardziej przekręcimy licznik swojskości, to może być interesująco. Ale myślę, że już jest jej całkiem sporo w polskim futbolu. Natomiast szanuję to podejście. To jest w sumie interesujące faktycznie. Po pierwsze, jeśli chodzi o to szefowanie Cezarego Kuleszy, to istotnie być może zmieniły się trochę też realia, bo jeśli byśmy sobie pomyśleli nad na przykład różnicami dotyczącymi Zbigniewa Bońka i kadencji Zbigniewa Bońka, zwłaszcza pierwszej, a tym, co robi Cezary Kulesza, to wydaje się, że Zbigniew Boniek dosyć dużo musiał rozdawać serdecznych uśmiechów w stronę niektórych na przykład dużych firm, musiał dosyć dużo uśmiechów rozdawać w stronę też niektórych polityków, spółek z udziałem Skarbu Państwa i tak dalej. Natomiast Cezary Kulesza nie musi tego robić, bo jest szefem, bo ma swoje relacje, kontakty, bazuje na nich i nie musi jakoś przesadnie dbać o swój własny wizerunek jako prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, no bo przecież i tak Orlen się nie wycofa ze sponsorowania reprezentacji Polski, no bo jak, żeby to było przyjęte. Myślałem, że powiększa swoją bazę. Zarysowałeś ten temat. Chciałem cię jeszcze zapytać tak szybko, jak sobie wyobrażasz, no bo spotkanie Cezarego Kuleszy ze Zbigniewem Bońkiem gdzieś za kulisami, no wygląda, przebiega normalnie, dyskusja, ale w jakimś programie na żywo Zbigniew Boniek kontra Cezary Kulesza. No, gdyby miała być debata przed na przykład następnymi wyborami w PZPN-ie, no to wydaje mi się, że mogłoby być ciężko, biorąc pod uwagę, że Zbigniew Boniek jest w stanie wygrać dowolną debatę, wyciągając dwie stałe karty, czyli jak ja grałem w piłkę i jak ja reprezentowałem Polskę.
I niestety jest tylko jeden człowiek, który mógłby się temu w jakikolwiek sposób przeciwstawić. Jest to Robert Lewandowski, choć też nie do końca. Z pewnymi zastrzeżeniami. Robert, nie umiesz tak dobrze w sofistykę. Ostatnie wywiady pokazały, że Zbigniew Boniek potrafi specjalnie zapomnieć twoje imię, nazwisko, to kim ty w ogóle jesteś, tym podobne ruchy. Roki zdradzał, że odczuł, że to było specjalnie, jak tam pytał go, jak się pan nazywa, czy tam Sebastian Rokuszewski, czy jak. Więc to są te ruchy, które mam doskonale obcykane Zbigniew Boniek i myślę, że to byłoby interesujące, natomiast to byłoby trochę jednak wyjście Mariusza Podzianowskiego na taki freak fight jednak. Jednak taki freak fight to byłby. Natomiast pamiętajmy, że Zbigniew Boniek na pewno jest efekciarski w tym wszystkim. Prawda. Chcesz, żebym ci przeczytał jego wypowiedź ostatnim i wam, drodzy widzowie? O, koniecznie. Zbigniew Boniek na dziś. Każdego dnia powinniśmy jakiś klasyk Zbigniewa Bonieka. Zbigniew Boniek jest ekspertem do dostarczania codziennie jakichś klasyków. Znaczy, powiem ci, że to jest coś, co mnie bardzo ucieszyło, bo widać, że są różne takie, no nie wiem, w polskiej piłce nie tylko, są takie szpilki, takie wiesz, takie rozrzucane, tak trochę na szybko, tak o, no niby nie ma jakiejś specjalnej okazji, ale wezmę, wbiję szpilkę, bo w sumie tego człowieka nie szanuję albo coś w tym stylu. Tu mamy do czynienia z kompletnie inną sytuacją, bo to jest wyczekane, to jest idealnie w tempo. To wszystko jest tak jakby dziergany tak na drutach, tak żeby wyszedł piękny szalik złożony wyłącznie z nienawiści i szpilek. Bo nie jest wielką tajemnicą, znaczy no nienawiści to może za duże słowo, ale nie jest tajemnicą, że Zbigniew Boniek generalnie jest człowiekiem, który ma spore ego. I to nic złego, bo jest to uzasadnione jego wszystkimi dokonaniami. Na wszystkich właściwie polach, jakie tylko dotknął, osiągał nieprawdopodobne wręcz. Również w wyścigach kłusaków. Dotknął się, naprawdę, jeśli dotykasz się nagle wyścigów kłusaków, będąc byłym piłkarzem i działaczem i również odnosisz wielkie sukcesy, to jak masz nie uwierzyć, Kuba, w swoją nieomylność? Ale już ci oddaję głos. Jakby dobrze to oddaję i czasem do tego nawiązujemy, to w jaki sposób Zbigniew Boniek gratulował Kamilowi Glikowi kolejnych goli, kiedy Kamil Glik ścigał go w tabeli strzelców Ligi Włoskiej. Więc Zbigniew Boniek zawsze mimochodem wtrącał, że ja też grywałem na stoperze już w końcówce tego sezonu, kiedy zdobyłem te 8 goli, 8 bramek, więc nie jest wielkim zaskoczeniem, że Kamil Glik może mnie doścignąć. I widać było tam delikatne tak, o, mam do tego duży dystans, ale dobrze by było, żeby Kamil Glik mnie jednak nie wyprzedzał, bo to ja jestem tutaj Zbigniewem Boniekiem. No i na czym polega wyczekanie? Otóż Zbigniew Boniek, jeśli chodzi o postać Roberta Lewandowskiego, no to zazwyczaj był dyplomatą. Dawał gdzieś między słowami jakieś tam takie delikatne bardzo, że może by tutaj Robert się zachował lepiej, może by tutaj z kadrą coś tego, śmego. Natomiast teraz sytuacja nadarzyła się taka, że jest okazja powiedzieć całą prawdę. I prawdę, z którą nikt nie jest w stanie w jakikolwiek sposób dyskutować. I Zbigniew Boniek na weszło w wywiadzie dotyczącym też między innymi rankingu 100 najbardziej wpływowych Maćka Wąsowskiego, tak. Polskiej piłki Maćka Wąsowskiego. Ze Zbigniewem Bońkiem porozmawiał już nawet powiem kto, porozmawiał Maciej Wąsowski, tak, porozmawiał. No i sytuacja wygląda tak. Został zapytany Zbigniew Boniek o postać Roberta Lewandowskiego, delikatnie o to, co by było, jakby Robert zakończył karierę na przykład i tak dalej, bo Maciek tutaj trochę bronił tego, że Robert Lewandowski jest w szczycie ludzi wpływowych, a Zbigniew Boniek nie do końca uważa, że piłkarz aktywny, który nie pełni jakiejś takiej prominentnej funkcji, powinien być wpływowy. No i tu się zaczyna show, bo jest dalej tak. Oczywiście, pozycja Roberta w reprezentacji jest niepodważalna i poza wszelką dyskusją. Niech on gra w kadrze. I tutaj uwaga, ale i coś z nią wygra. Bo po latach ludzie w Polsce będą pamiętać to, co zrobił i osiągnął z reprezentacją. Ludzi w naszym kraju specjalnie nie interesuje, ile trofeów zdobył z Bayernem czy Barceloną. Wydaje mi się, że dla każdego z nas, grających na najwyższym poziomie, na koniec kariery najważniejsze jest to, co mamy, jak to się mówi, w gablocie. Dla mnie, dla Polaka, dla polskiej rzeczywistości, dla kibiców, najważniejsze są medale zdobywane dla kraju. Ja grałem dla każdego Polaka. W moich czasach byliśmy bardziej zjednoczeni jako naród. Teraz tak powiedzieć nie można. Ja i moi koledzy zdobyliśmy medale na Mistrzostwach Świata. Takie sukcesy zostają w pamięci ludzi w Polsce, a nie to, że zdobyło się 8 mistrzostw Niemiec w Bayernie. Przecież tam tytuły zdobyli również przeciętni zawodnicy Bayernu, którzy akurat w tej drużynie byli. Sukcesy klubowe odnoszone za granicą mają zupełnie inny wymiar niż trofea zdobywane w reprezentacji. No i co ty na to?
Pio, 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 pio. Wyobraziłem sobie, drogi Jakubie, kombajn Bizon z wąsami Zbigniewa Bońka, który odpala. Nie sądziłem, że aż tak grubo to jedzie. My graliśmy dla każdego Polaka. Ja lubię, jak Kuba nagle w nieoczekiwanym miejscu pojawia się sposób, żeby podzielić Polaków. I teraz chciałbym się wiedzieć, dla których Polaków gra Robert Lewandowski, a dla których nie? Bo wiemy, że Zbigniew Boniek grał dla wszystkich Polaków. Wiesz, ja nie czytałem tej wypowiedzi wcześniej i myślałem, że ona się skończy po jakichś trzech zdaniach, że no trzeba więcej wygrywać z reprezentacją i koniec. A Zbigniew Boniek, to ja wam powiem, jak jest i co ten Robert. I jedzie, 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 jedzie i jeszcze raz jedzie. No, powiem ci, daleko zajechał Zbigniew Boniek. Mówmy wprost, nie mówmy ordynarnie, ale mówmy wprost, w złomowaniu Zbigniewa Bońka. Był taki jeden pewien gest, który zrobił dość dużą karierę w zeszłym roku. Ja go nie będę przytaczał o tej porze, ale troszeczkę tak ten gest wybrzmiewał z tej wypowiedzi Zbigniewa Bońka. No, muszę przyznać, że ja też byłem zaskoczony, bo i byłem też zaskoczony, że w sumie ta wypowiedź nie została jakoś wyjęta bardziej na afiszę, bo wydaje mi się, że bardzo na to zasługuje, że Zbigniew Boniek już nie bawił się w jakieś tam, trochę podogryzamy, kuksanie, tak. Zobacz, Robert, ja ci dam takiego kuksańca medialnego, bo wiesz, ja wygrałem medale, ty nie. Nie, tutaj nie ma żadnych kuksańców, tu był faktycznie kombajn. O kurczę, jeszcze niedostatecznie zaorany, zawrócę jeszcze i powiem o tym, kto będzie pamiętał o 8 mistrzostwach na Bayernie. Przecież Zbigniew Boniek nawet nie zawracał w losowym miejscu. On zawracał na trofeach zdobytych przez Roberta z Bayernem. On tam wykręcał, on tam się poprawiał w siodełku tego kombajnu Bizon i dopiero jechał dalej przez trofea zdobyte przez Roberta Lewandowskiego z Borussią Dortmund. Puchar Niemiec? Fantastyczne osiągnięcie. A może zobaczcie, mam tutaj ze sobą medal Mistrzostw Świata dla Polski, dla wszystkich Polaków, którym my przywracaliśmy nadzieję, że będzie dobrze. Damokier, nocny lot na mecz z Albanią, zremisowany 1-1 po golu Zbigniewa Bońka. Ale nie, pisze drewniana chatka Leo Benhakera, drogi czacie, cały czas jesteśmy z tobą, ale w sumie Zibi ma rację, co mnie obchodzi, że RL9 coś wygra w Niemczech czy w Hiszpanii, liczy się medal z kadrą. Znaczy zasadniczo tak, to zostaje najbardziej w pamięci, tylko kwestia jest taka, że zwykle Zbigniew Boniek kierował lekkie kuksańce w kierunku Roberta Lewandowskiego, bo jednak Robert na arenie światowej wygrał bardzo, bardzo dużo i wielu Polaków też cieszyło się z takiego zwycięstwa Ligi Mistrzów, to też był ich sukces. A tym razem nie było kuksańca, było rzeczywiście po prostu cały czas będący na chodzie kombajn Bizon i ja doceniam. Czy to jest tak, że akurat Zbigniew Boniek poczuł, że jest przestrzeń pod to, by lekką szpileczkę wbić Roberta Lewandowskiego? Nie sądzę, ponieważ Zbigniew Boniek nie jest kimś, kto bawi się w kunktatorstwo, ale wyszło interesująco. No, ja też muszę przyznać, że jakby te wypowiedzi Zbigniewa Bońka są moim zdaniem w dużej mierze bardzo prawdziwe i tym bardziej bolesne, bo sądzę, że dla Roberta Lewandowskiego to jest wielka zadra i ona już pozostanie raczej, bo nie sądzę, żeby to uległo zmianie, że z tą reprezentacją Polski spełnienia jakiegoś wielkiego nie doznał, jeśli chodzi o występy na dużych turniejach między innymi. Zresztą ostatnio często do tego nawiązuję, ale przepraszam, bo jak już czytam jakąś książkę, to do niej nawiązuje Sławomir Peszko. Mówił, znaczy opowiadał w swojej autobiografii napisanej ze Sebastianem Staszewskim, że Robert Lewandowski był bardzo zdenerwowany po trzech meczach fazy grupowej na Euro 2016, kiedy Polska wyszła z grupy i no, widać było, że jest dobrze. Mówi, no, bo ja jeszcze gola nie mam, muszę strzelić gola i wtedy będę czuł się lepiej, już zejdzie ze mnie ciśnienie. Więc widać było, że nawet wtedy on cały czas ma na uwadze to, że jednak zdobywanie bramek dla reprezentacji Polski to jest coś zupełnie innego i to jest inna kategoria. Znaczy, i to jest coś, co bardzo mu gdzieś pozostaje na sercu. Jest pytanie, Kuba. Czy Robert Lewandowski ma z tyłu głowy, że najważniejsze jest strzelanie do bramek rywali reprezentacji Polski, czy po prostu ma messengera ze Zbigniewem Bońkiem, który pisze mu o 7 rano, jak on jest na kadrze, halo, już strzeliłeś? Już strzeliłeś dzisiaj? Jak tam to euro? Ile już bramek strzeliłeś? A teraz? A teraz? I tak Zbigniew Bońek co 15 minut wysyła Robertowi. Co 15 minut. I Robert tylko do Sławka Peszki. Nawet we Wronkach mnie tak wcześniej nie budzili, no bo Lech miewał czasami zgrupowania we Wronkach. Tak, to jest prawda. A jeszcze dochodzi ten aspekt, że Zbigniew Boniek lubi tak sobie podostrzyć w różnych momentach. Tak, grając z Belgią,
Ja też kiedyś grałem z Belgią. Zobaczcie tablicę wyników z wypisanymi strzelcami bramek, kiedy graliśmy z Belgią. I tak, tak to się toczy od szpilki do szpilki, jeśli o to chodzi. Wspaniały komentarz. Ja jestem za naprawdę coraz chętniejszym takim z otwartymi ramionami, żebyśmy przyjmowali wszelkie teorie spiskowe. Polska piłka tworzy pod nie pole. Ajzonowski, witamy, bo rzadko widuję cię na czacie, a widać, że jest duży potencjał. Teoria spiskowa. Boniek specjalnie zatrudnił Brzęczka i Sosę, żeby tylko Lewandowski nic nie osiągnął z kadrą. Mm-hmm. Tak, a to jest teoria, która już gdzieś krążyła, tak. Że będę najlepszym piłkarzem w polskiej historii, o ile ten mały fragles nie wygra czegoś z kadrą nagle. Ale mam na to pewne sposoby jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast wracając do tej wypowiedzi, to wczoraj za nią chwilę o tym rozmawiałem. Ja tak mówię, przecież to jest sama prawda. Mówię, no i dlatego jest to tak zaskakujące dla mnie, że Zbigniew Boniek nie stwierdził, że kurczę, Robert teraz może przechodzi trochę trudniejszy okres też w klubie. Znaczy w klubie już to jest chyba czas przeszły, bo powiedziałem, że się odblokował. Ale no te jego ostatnie tygodnie były dosyć trudne. Łącznie z tym, z jak wielką krytyką się spotkał, z czym nie zwykł się mierzyć, bo też nie było go za co krytykować. A tutaj Zbigniew Boniek zamiast wyciągnąć tak pomocną dłoń, Robert, też bywałem w takich sytuacjach, też zdarzało się, że przez jakiś czas nie, rozczarowywałem. To nie, mówi tak, co tam? 8 mistrzostw Bayernia, myślisz, że będą ci to pamiętali na ulicach Warszawy, Płocka i Szczebrzeszyna? Otóż nie będą tego pamiętali, ale będą pamiętali medale dla reprezentacji, które zdobyliśmy pierdylion lat temu, ale to my, moja drużyna, ja i moi kumple. No i to jest zaskakujące, zwłaszcza, że faktycznie trwa to dosyć długo w tym wywiadzie, to tak. Złomowanie. Więc cieszę się, że udało mi się do tej wypowiedzi nawiązać i polecam serdecznie Maćka Wąsowskiego wywiady, bo czasem samo mięso się tam... Polecamy w ogóle Maćka Wąsowskiego jako człowiek. Tak, zresztą Piotra Wąsowskiego również. Bracia Wąs, może kiedyś zorganizujemy taki program. Adam O., Lewy wygrałby coś, gdyby odpisał Bońkowi, ale odełożył telefon. Piękna parafraza, tak być mogło. Ja tylko oddam, że chyba był jakiś wywiad, bo Zbigniew Boniek udziela nieustająco wywiadów. Jest tą osobą, która prowadzi live. Ja się czasami zastanawiam, jakie są dokładnie obowiązki Zbigniewa Bońka w UEFA, bo chyba nie ma ich za dużo i to dobrze, bo nie ma co się przepracowywać, szczególnie w pewnym wieku. Ale też udzielił wywiadu chyba Romanowi Kołtoniowi, że no za bardzo od ściany do ściany robimy w ocenach i chyba to miało bronić Lewego, no ale ta wypowiedź jakby jest z tej od ściany do ściany, także można pobronić, można pojechać, dlaczego nie. Zbigniewowi Bońkowi wolno absolutnie wszystko. Ajajajajaj, no tak to jest. A jest jeszcze jeden wywiad, który chyba musimy omówić, bo Zbigniew Boniek w ogóle też tam jeszcze inne rzeczy mówi dosyć ciekawe. Są też o Sport 5 i tak dalej, o Publikonie trochę jest. Nie znam tego wywiadu. Pytanie, czy chcesz teraz mnie oprowadzać po tym wywiadzie, czy zrobimy to w piątek? Nie, niekoniecznie. Wydaje mi się, że no najmocniejszy jednak był tutaj pocisk po Robercie Lewandowskim i na tym poprzestańmy. Natomiast jest drugi wywiad i tak się składa, że również z Weszło, do którego wydaje mi się, że powinniśmy przejść. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Jeśli mówisz o Henryku Kuli, tak. Mówisz o Henryku Kuli. Henryk Kula to jest gość. Ja tu mam taką, Kuba, refleksję, że zwykle nie jest rzeczywistość w stanie doskoczyć do oczekiwań. W dowolnym temacie. Jedziesz gdzieś na wczasy, nie wiem, Chorwacja, jedziesz gdziekolwiek, po prostu wyjeżdżasz z domu i to cię rozczarowuje. Spodziewałeś się, że będzie inaczej. Kupujesz produkt, który był w Mango Tele zakupy. To jest taki, wiesz, taki odkurzacz na stelażu, którym nawet pawlacz możesz odkurzyć bez problemu. I on ma nawet taką nakładkę dostosowaną do kształtu działaczy, tak, że ty ich omijasz bardzo, bardzo sprawnie. To jest specjalny odkurzacz do pawlaczy do kupienia w Mango Tele zakupy, ale jednak on nie jest przyjemny dla działaczy, oni się tam denerwują, że ty ich odkurzasz. A tutaj Henryk Kula dowiózł. To jest dokładnie taki wywiad, jakiego się spodziewasz po wywiadzie z Henrykiem Kulą. Wręcz jest lepszy, bo mówisz, no jest taki troszeczkę ten działacz zawieszony w przeszłości, troszeczkę może przaśny, no ale pewnie tutaj wygłosi jakieś takie ogólne formułki. Otóż nie wygłasza. Otóż porusza tematy źdźbeł trawy, kaziroctwa i podatków. No tak. Powiem szczerze, że ten wywiad ma... Znaczy, bo jest tak.
generalnie, jeśli chodzi o okręgowe związki piłki nożnej, to dosyć dużo zmian nastąpiło w różnych regionach Polski. Że pojawili się działacze tak zwanej, może nie nowej fali, ale jednak jeśli postawisz koło siebie na przykład prezesa Adama Kazimierczaka, prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a obok postawisz poprzednika jego, pana Edwarda Potoka, to dostrzegasz, że nie tylko wiek ich różni, że są pewne takie rejony ich działalności, są pewne kompetencje, które raczej przemawiają na korzyść Adama Kazimierczaka, a nie na korzyść Edwarda Potoka. Na przykład prezes Adam Kazimierczak potrafi sformułować zdanie bez używania towarzysze, kochani, drodzy. Towarzysze jest tutaj kluczem, wydaje mi się. Czując dziejową odpowiedzialność na naszych wątłych barkach i bez tego typu wtrąceń jest w stanie przeprowadzić wypowiedź i nie zabierać swoich słuchaczy podróż w przeszłość, taką bardzo drastyczną. Więc są tego typu rzeczy. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że przyszli Radosław Michalski, Adam Kazimierczak, jeszcze kilku innych nowych działaczy i oni są nieskazitelni, bo o Radosławie Michalskim, jego działalności, między innymi przy reprezentacji Polski, już sporo powiedzieliśmy. Tam też były momentami takie zwroty, typu zwrot wielkiego statku w gablocie z porcelaną i ta porcelana dosyć mocno się tłucze na ziemi. Natomiast jednak taki archetyp działacza piłkarskiego troszeczkę zaczął się zmieniać, ale nie wszędzie, ale nie zawsze. I to nie jest, broń Boże, żadna krytyka w stronę pana Henryka Kuli, bo jest w tym pewien nieprawdopodobny urok w tym, co mówi. Nie wiem, czy masz wynotowane jakieś konkretne wypowiedzi z tej? Otóż mam. Natomiast czy też ty masz jakieś, które szczególnie ujęły twoje serce, czy ja mam ponieść ten krzyż? Ten sztandar po prostu wspaniałości złotych słów. Złotoustość. Sztandar złotoustość. Expected złotoustość. Mam źdźbła trawy, ale źdźbło trawy, nie wiem, drodzy widzowie, czy znacie wywiad Henryka Kuli, znacie już anegdotę, która też jest tak zwanym instant klasikiem, czyli źdźbło trawy. Może ja przeczytam po prostu, Kuba. Dobrze. Sami słyszycie i widzicie, skromność i pokora, to jest w ogóle do Janka Mazurka skierowane, tak? Słyszycie i widzicie, czy to jest ta dziejowość, tak? Nieważne, zawsze w grupie. Jest nas dwóch, to nie jeden. I znów trudno się nie zgodzić. Jakby pan Henryk Kula jest mistrzem określeń, z którymi nie da się nie zgodzić. Dwóch to nie jeden, prawda? Nie da się na pokładzie. Jest nas dwóch, to na jeden. Jest nas trzech, to nie dwóch. Im więcej, tym bezpieczniej. Na całe życie wytłumaczył mi to mój dziadek. Pokazał, co to jest rodzina, bo denerwowałem się, że muszę siedzieć z siostrą czy braćmi. Bardzo prosta sprawa. Wziął mnie na łąkę. Masz, wnuku, dwa źdźbła trawy. Urwałem, zadowolony. Masz, wnuku, trzy źdźbła trawy. Znów urwałem, znów zadowolony. Masz, wnuku, 10 źdźbeł trawy. Rwałem, tym razem się nie dało. Widzisz, wnuku, jak jest nas 10 razem, to zawsze sobie damy radę. Bardzo mądre, skomentował Janek Mazurek. Zastanawiam się, czy ironicznie, czy naprawdę, no ale rzeczywiście trudniej urwać 10 źdźbeł trawy niż dwa. Ja chciałem serdecznie powitać słowo źdźbeł w Uniwersum Polskiej Piłki, bo gdyż jest to rzadko używana forma. To prawda, rzadko używana, a szkoda. Szkoda, bo ta przypowieść o źdźbłach trawy wydaje mi się, że mogłaby zrobić karierę, nawet gdyby była podawana jako jedna z przypowieści biblijnych. Nikt by się absolutnie nie zorientował, że to jest, że to oryginalnym pochodzeniem nie jest Ewangelia według świętego Mateusza. Więc naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy do tego nawiązywać w różnych takich przypadkowych momentach. Co trzech stoperów, to nie dwóch. W kupie jesteśmy bezpieczniejsi. Bo i tutaj już dajesz jako komentator o tych źdźbłach trawy i jesteś o 3 minuty bliżej końca transmisji, czyli też jesteś o 3 minuty bliżej fajrantu. Ja powinienem sobie to chyba w ogóle wytatuować na dłoni i będę w losowych momentach przypowieść o źdźbłach trawy mówił. Natomiast to imponuje bardzo, że Henryk, to jest bodajże trzecie chyba pytanie. Pytanie Janka Mazura. I już wjeżdżają w źdźbła trawy. Więc nie było tu żadnego takiego krygowania, taki moment, kiedy jeszcze trochę nie znam rozmówcy, to troszeczkę tutaj może mowa trawa bardziej, nomen omen, mowa trawa. Nie, od razu lecimy na grubo. Zwłaszcza, że wcześniej jeszcze odbył się taki ping-pong.
Jest pan wpływowy? Tego nie wiem. Pogówmy się. Uważam, że nie. Kurtuazja. Jak mówiła Irena Kwiatkowska w 40-latku, żadnej pracy się nie boję. Takim jestem typem człowieka i tyle. Skromność tak. I pokora. Wydaje mi się, że jeśli pan Piotr Szefer zabierze swoją szafę z PZPN, to po prostu pan Henryk Kula powinien zacząć odpowiadać za PR, bo słusznie zauważyłeś. Na początku skromność, pokora, później wskazanie swojego górniczego rodowodu, piękna przypowieść. Wszystko się zgadza w tej opowieści i jest pewna kontynuacja, Kuba. Działacz piłkarski ma wszystkie weekendy wyjęte i zajęte. To taka robota niezapłacona, wynikająca z pasji przede wszystkim. Gdyby nie wsparcie żon i rodzin, podoba mi się rozróżnienie na żony i rodziny. Gdyby nie wsparcie żon i rodzin, nie byłoby działaczy piłkarskich. Tak się tylko wydaje, że to takie łatwe, przyjemne i kolorowe. Jak robota burmistrza, nie ma wolnego, nie ma spokoju, nie ma czystej głowy. Pracujemy po 24 godziny na dobę i to jeszcze 7 dni w tygodniu. Przez cały miesiąc, cały rok też. Więc Kuba, od razu jakby jest konsekwentnie budowana ta narracja. Oczywiście prawdziwe, że działacz piłkarski, który w Polsce kojarzy się tak dosyć pejoratywnie czasami, jest tak naprawdę niezwykle zapracowaną osobą, ale zarazem podkreśla pan Henryk Kula, że gdyby nie rodziny, gdyby nie żony, to ten działacz by nic nie znaczył. Więc podkreślasz swoje poświęcenie, ale poświęcasz też swoją rodzinność. Pięknie rozegrana karta. Tutaj już są jopki nieistniejących kolorów karcianych. To jest jopek w czarnym Piotrusiu. To jest po prostu jak w Kapitanie Bomba. Macao rzucone w pokerze. I wszyscy się zgadzają, że to jest Macao. No nie, muszę przyznać, że to łapie za serce. Chwyta za serce. Tak. Zwłaszcza, że tutaj Henryk Kula też staje w obronie niektórych innych dziedzin piłki nożnej. Nie tylko działaczy. Bo mnie jeszcze tutaj ujęło bardzo. Kiedy ktoś słyszy, że piłkarz zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, od razu reaguje alergicznie. Ała, ła, 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 ła. Właśnie bardzo, Kuba, marzyłem, żeby usłyszeć, jak ktoś reaguje, to ała, ła, ła, ła. Ja nigdy nie słyszałem takiego zwrotu jak ała, ła, 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 ła. I cieszę się, że on się pojawił. Być może on również zrobi karierę w polskim piłkarstwie. Jest wiele momentów, kiedy chciałoby się zakrzyknąć ała, ła, 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 ła. Ale czy robił tak aż do tej pory? Nie wiem, ale na pewno zacznie. Ale to jestem w stanie sobie to wyobrazić. W ogóle jestem w sumie rozczarowany, że tak nie zareagowałeś od razu, że ja mówię na przykład, ktoś słyszy, że piłkarz zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, a ty od razu ała, ła, 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 ła i jesteś zdenerwowany, że ktoś zarabia tyle. I Henryk Kula wyjaśnia. Tylko popatrzmy, ile dostają zawodnicy w zachodnich ligach. Musimy być konkurencyjni. Jeśli zaś nie będziemy mieli trzech czy pięciu klubów z budżetami w wysokości 250 czy 300 milionów złotych, żeby ich było stać na najlepszych graczy, to nie będziemy występowali w lidze Europy. No i Janek Mazurek słusznie kontruje. Chciałbym to zresztą usłyszeć. Chyba nawet zadzwonię do Janka, żeby mi to powiedział. Ale jeśli piłkarze w drugiej czy trzeciej lidze koszą po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, to naprawdę ktoś może powiedzieć ała, ła, ła, ła. I potem jest oczywiście ping-pong, że te pensje wypłaca sponsor albo miasto, a że to w sumie nie jest takie złe, jak miasta dotują. Masz jeszcze jakiś wycinek? Bo tam nie, potem ja chciałem się nad tym pochylić, nad tym ała, ła, bo tu jest cała fantazja pokazana pana Henryka Kuli, bo mógł powiedzieć, że niektórym jest to nie w smak, użyć jakiegoś wycierucha, że nie wszystkim pasuje, że jest tyle pieniędzy, ale używasz w konstrukcji, że wszyscy tak mówią czegoś, czego nie mówił nikt absolutnie wcześniej w historii świata. Nikt wcześniej, zdarzało się, że ktoś powie ała, jak na przykład pan Ząbek ci wbije gwoździa w rękę, to powiesz ała. Ale nawet wtedy pani Marzena Rogalska nie zrobiła ała, ła, 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 ła. To jest to naprawdę długo. To jest ała, ła, 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 ła. Wiesz, cieszę się naprawdę, Kuba, że w polskiej piłce możemy analizować źródło słowa ała, ła, 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 ła. I pytanie, czy są takie kłopoty, mogą się pojawić, które każą jeszcze bardziej wydłużyć to słowo, bo jest potencjał. Także słowem ała, ła, ła, ile sylab ma w nim być, bo ono się może rozciągać w nieskończoność, można mierzyć. To jest taka, jak było kiedyś od przedszkola do Opola i był ten miernik taki zadowolenia, to na słowie ała, ła, ła możesz mierzyć, jakie są dane problemy. Czy aktualne kłopoty Lechii Gdańsk? Myślę, że jeszcze dołożyłbyś ze dwa ła do tego ała, ła, 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 ła. Widziałem, że czat, między innymi Fuksik 2, a wiecie, ile zarabia Santos? Ała, ła, 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 ła. Więc tutaj masz pierwszy powód, żeby zrobić ała, ła, ła z większą liczbą ła w środku. Ale mnie też zaimponowało, bo ten temat został jakby pociągnięty za język Henryka Kuli. Czyli no właśnie okej,
kluby na topie muszą być konkurencyjne. No ale co dalej, jeśli w tej drugiej, trzeciej lidze są takie wysokie pensje? I Henryk Kula tutaj zwinnie unika tematu tak wprost. I to mi się podoba, bo to jest jeden z najbardziej efektownych uników, jaki widziałem w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o piłkę nożną, nawet nie tylko polską, a widziałem dużo, bo widziałem między innymi legnicką młodzież unikającą aresztowań przez policję podczas ćwiczeń. Więc widziałem dużo, a takiego uniku nie, bo trwa tutaj ten ping-pong. Zazwyczaj te pensje wypłaca sponsor albo miasto. Miasto? Nie są tu duże pieniądze. Nie są też małe. I tutaj wjeżdża. Wyobrażam sobie jako taką rozgrzewkę. Nie przykładam wagi do wartości pieniądza. Pieniądz, rzecz nabyta, ale takie czasy, że za wszystko trzeba płacić. Banknotami trumny się nie napcha. Niczego z tego świata na drugą stronę nie wezmę. I to jest tak celna odpowiedź na pytanie, czy próbę dociekania od Janka Mazurka, że ja nie wyobrażam sobie celniejszej. Nawet Janek spuentował ten wywód, że pieniędzmi trumny się nie napcha. Co to ma do rzeczy? Odpowiedź Janka jest tak naturalna, tak szczera, że bardzo mnie ucieszyła, jak to przeczytałem. Co to ma do rzeczy, że pieniędzmi się trumny nie napcha? Chciałem rozmawiać o tym, że miasto płaci kilkanaście tysięcy stypendium w trzeciej lidze, a pan mi mówi, że pieniędzmi trumny się nie napcha. No ale to jest to doświadczenie, to działaczowskie doświadczenie. Ja sobie to wyobrażam, że przychodzą jacyś członkowie, nie wiem, komisji rewizyjnej, pytają o różne takie rzeczy, kto by tyle lat faktury trzymał, i ty wtedy mówisz, pieniędzmi trumny się nie napcha, no panowie, naprawdę, nie przykładajmy do tego wagi, lepiej zajmijmy się czymś innym, zobaczcie, jaki fajny turniej dla młodzieży zorganizowaliśmy na przykład. Kuba, jest doskonały komentarz fana widoku z okna Michała Pola, że powstał łometr. To ciężko wypowiedzieć to słowo. Łometr. I oczywiście też Jan Durlak, że no, jak jesteś u mechanika, to również jest bardzo dużo ła. Ale chciałbym pociągnąć ten wątek finansowy, bo rzeczywiście jest duża. To jest prawdziwe, wiesz, jak odcinek Toma i Jerego, jak próbuje Janek Mazurek złapać Henryka Kulę w temacie tych finansów, kto sponsoruje, czy to dobrze, że miasta sponsorują kluby i tym podobne. I Henryk Kula zmienia się w bardzo małą, zwinną mysz, której trudno nie kibicować. Mi się niezwykle podoba, gdy w końcu Janek, jak w tej bajce, łapie tę mysz, trzyma ją w garści, bo mówi. Województwo śląskie jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji, gęstości zaludnienia. Wielu świetnych piłkarzy urodziło się w tej części kraju, ale prawda jest taka, że kluby zaskakująco często podłączone są pod miejskie respiratory. Już nie możesz się uchylić. I Henryk Kula wyskakuje. Nie mam problemu z tym, że miasta wykładają pieniądze na spot. Mam już dość tych trotuarów, chodników, betonowych parków rozrywki, metalowych siłowni, z których dzieci nigdy nie korzystały, nie korzystają. Nie będą korzystać. Więcej dzieci na boiskach, mniej dzieci w gabinetach lekarskich. Ajajajaj. Ale jakie szybkie przejście, wiesz. Po co tam chodniki? Na co wam chodniki? Jak często tak naprawdę korzystasz z chodników, tak naprawdę, trzeba powiedzieć. I na przestrzeni dwóch zdań, od tego, że już wystarczy tych chodników i tych siłowni, pan Henryk Kula wie, że chodniki są przereklamowane. Pan Henryk Kula wie, że dzieci nie korzystają z tych metalowych siłowni. On wie, on bywa wszędzie i wie, że nie korzystają. I na końcu jest znowu, tak jak mówisz, płynąca z doświadczenia odezwa. Więcej dzieci na boiskach, mniej dzieci w gabinetach lekarskich. Jak to się wiąże ze wcześniejszymi zdaniami? W żaden sposób, ale brzmi dobrze. Brzmi jak coś, co możesz wyjąć na sztandar. Coś, z czym nie możesz się zgodnie zgodzić, bo kto jest za tym, żeby więcej dzieci było w gabinetach lekarskich? Otóż nikt i nie możesz z tym dyskutować. Sofistyka? Zbigniew Boniek z Henrykiem Kulą. To bym zobaczył. To byłoby Pudzian w szczycie kontra Pudzian w szczycie. I nie ma dyscypliny w kulach. Nikt nie startuje w kulach. Muszę przyznać, że jakby to, jak tutaj płynne jest przejście z tego, że po co na te chodniki? Zwłaszcza, że jakby Janek Mazurek dosyć jasno wykazuje, że chodzi o to, że miasta w tych nawet niższych ligach dają naprawdę duże pieniądze piłkarzom, którzy nie zajmują się budowaniem nowych boisk, nie zajmują się wyciąganiem dzieci z podwórek i zaciąganiem ich na trawiaste boiska, które wcześniej sami wybudowali, tylko te pieniądze zarabiają za granie w piłkę, często na stadionach, które są zwyczajnie pustawe. No i Henryk Kula dosyć taki wygibas zrobił mocny, że no więcej dzieci na boiska.
mniej. Nie, ale dość tych trotuarów, dość tych chodników, to jest jedna z narracji takich bardziej odważnych, jakie słyszałem, jeśli chodzi o inwestycje miejskich pieniędzy w futbol, że ile tam z tymi szpitalami, no ile tych, szkoda, że to nie, znaczy no, nie, no dobrze, że nie padło, ale no dość już tych chodników, no to naprawdę jest takie słowo, którego nie spodziewałem się usłyszeć, a naprawdę polska piłka każdego dnia cię zaskakuje, bo nie spodziewałeś się, że usłyszysz dość już tych chodników, ile z tymi chodnikami, prawda? Jest też piękne, że nawiązanie do własnej przeszłości, prawda? Mnie to, kiedyś trzeba było, tak? Poczekaj sekundę, bo mam jeszcze do tego, że widać, że Henryk Kula jest doświadczony w tych ucieczkach bardzo. Bardzo, bardzo. I że jest niewygodny ten temat, że jednak te pieniądze, zwłaszcza te publiczne, no to jest takie coś, że tak troszeczkę zaczynasz się wiedzieć, że nie, to może o tym nie gadajmy. Ale podoba mi się, bo jakby wybieg, że ja już mam dość tych chodników, trotuarów, to jest jedno, ale wcześniej pada, że no niech pan oceni, dlaczego biorą te pieniądze takie duże i tak dalej. Henryk Kula umywa ręce. Jeśli jako związek dokładałbym 50 groszy do budżetu klubu, mógłbym się wtrącać, a jeśli nie dokładam, to co ja mam do tego? I dlaczego mam się komuś wtarabaniać w biznes? Tak jakbym zaglądał do pana budżetu rodzinnego. Dlaczego pan chodzi do kina 5 razy w miesiącu, a nie tylko 2 razy na kwartał? Powie pan, zajmij się Kula swoją rodziną, a nie moją. Wie pan, poruszamy problemy takie filozoficzne trochę. Krótka piłka. No okej, może i są to publiczne pieniądze, ale no kim ja jestem, żeby się wtrącać w to, czy Górnik Zabrze dostaje tyle z miasta, czy nie dostaje tyle z miasta i tak dalej. I zresztą tutaj o tych publicznych pieniądzach też jest ładnie powiedziane, ale to chociaż nie, no dobra, przeczytam od razu, żeby nie trzymać niepewności, którzy widzowie może nie czytali tego wywiadu. Janek atakuje. Samorządy wydają jednak nasze pieniądze. Nie, 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 nie. 5 razy nie pada. Ile razy nie? Zaraz będziemy mieli nie, 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 nie metr. Henryk Kula. Samorządy wydają nasze pieniądze. Nie, 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 nie. I moje, i pana. To są pieniądze samorządu zabrzańskiego, pochodzące z podatków mieszkańców i obywateli. Jeżeli państwo pobiera podatki, a ja płacę podatki, to następnie są to pieniądze państwa, a nie pieniądze moje. Jak mi się coś nie podoba, to mogę protestować. No i co? Krótko i na temat. A też bardzo ładny jest wybieg, gdy Janek mówi, że samorząd Zabrza inwestuje i przepala dziesiątki milionów złotych na Górnik, którego zadłużenie tylko rośnie. Masz taki konkretny fakt, jak zadłużenie Górnika Zabrze. Jak z tego wybrnie Henryk Kula? Otóż wybrnie, nie interesują mnie wysokości tego zadłużenia. No i spokój, tak? Jest jakiś kłopot, to po prostu on cię nie interesuje i masz święty spokój. Patrzę do swojego ogródka, za bardzo w to nie wierzę. Powiem panu coś, kiedy mnie zapyta pan o moje prywatne sprawy finansowe, nie mam obowiązku udzielić panu odpowiedzi. Nie jestem spółką Skarbu Państwa. Naprawdę, Henryk Kula powinien uczyć, jak wybrnąć z każdej. Henryk Kula, wiesz, wszyscy mamy zawsze riposty, jak jesteśmy już, wiesz, pokłóciłeś się z kimś, tak? Wiesz, że ta rozmowa nie poszła dobrze, ale z jakiejś przyczyny, pod prysznicem, kilka miesięcy później, dochodzisz do tego, co powinieneś powiedzieć, prawda? Henryk Kula jest takim nieustającym prysznicem, po prostu cały czas 100, 100, 100. Jeśli chodzi o dyskusję, to jest werbalny rewolwerowiec na poziomie Clinta Eastwooda. Bardzo cieszę się, że pojawił się ten wywiad, bo odkryliśmy naprawdę tajną broń, myślę, że całego kraju. Na dowolne dyskusje, dowolne negocjacje wysyłamy Henryka Kulę i on wszystkich załatwi. No, muszę przyznać, że nawet ja... A często, ja powiedzmy, że nie mam o sobie zbyt wysokiego mniemania. Zresztą wydaje mi się, że to dosyć obiektywna rzecz. Jeśli trzeba siebie jakoś zgruzować, tak jak na przykład Zbigniew Boniek, Roberta Lewandowskiego, to ja to chętnie robię, bo mam też dosyć sporo takich asów w rękawie, o których niewiele osób wie, a ja wiem, bo to ja. Więc jestem w stanie się zgruzować. Ale miałem się naprawdę za paganiniego wymówek. Jeśli chodzi o jakieś usprawiedliwienia, coś, ja naprawdę bardzo mocno potrafię się wyłgać. Nawet kiedy ktoś złapie mnie za rękę, to jestem w stanie bardzo taką przekonującą historię o tym, jak ta ręka została mi przeszczepiona w takim specjalnym laboratorium w Alpach i zrobił to złoczyńca z Bonda. I naprawdę tutaj czułem się mocny. W wielu naprawdę sektorach czuję się mocny, ale tu czuję się mocny. I nawet niektórzy bliscy, szczególnie moja żona, tak z pretensją, mówię, ty zawsze masz na to odpowiedź, jak ja ci coś zarzucam, mówię, bo zawsze najpierw sobie przemyślę i sobie odpowiadam.
No ale przy Henryku Kuli to czuję się naprawdę jako taki nowicjusz, taki adept, który gdzieś dopiero się uczy tego, jakie wymówki stosować. Przecież jakbym jak Henryk Kula potrafił, to ja bym nie miał żadnych problemów w życiu. Tak, ja bym chciał się zapisać na jakieś specjalne szkolenia u Henryka Kuli. Mówię zupełnie poważnie. To jest wielka klasa, co pan Henryk Kula w swojej własnej dziedzinie oczywiście prezentuje, w dziedzinie wymówkarstwa, w dziedzinie unikania trudnych tematów. To naprawdę jest bardzo dużo. Nieodkryty talent, znaczy pewnie odkryty w środowisku działaczy. Haldir Zero, działacz to nie zawód, to klasa postaci. Pełna zgoda. Etui, Kula zawsze trafia w sedno. Ktoś wcześniej napisał, że wreszcie wiadomo, Henryk Kula był pierwszy w kulach, to on. Ale Kuba, jeszcze jedno chciałem, bo jest tutaj takie ładne gdzieś określenie, że śląska piłka ma się dobrze. 3 kluby w ekstraklasie, 6 klubów w pierwszej lidze, ileś tam w drugiej lidze i 8 w trzeciej lidze. I myślisz, no w sumie rzeczywiście jak na kryzys i to, że pewne realia regionu się zmieniły, to jest sporo tych klubów wysoko. Ale pada też słowo, powiem panu tak, gdyby nie samorządy, nie byłoby śląskiej piłki. I być może w tej zbitce jest pewien problem, o którym można by dogłębnie podyskutować, ale na pewno nie na zasadzie sofistyki, na zasadzie dyskusji, czy są bardziej potrzebne trotuary, czy pieniądze na pensję zawodnika górnika dobrze. No, ale to jest też ładne, bo pan Henryk już jakby dosyć mocno tutaj idąc w kierunku tego, że nie, absolutnie no pieniądze, no skoro chodniki, trotuary, no to bez sensu i metalowe siłownie, to wchodzi też w temat tego, jak robić pieniądze po prostu. Jest, drogi panie, jakbym miał know-how, jak tu prowadzić szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży, to byłbym milionerem. Założymy się, że pan będzie milionerem? Jakbym miał know-how. Nie ma pan know-how. Jestem już dziadkiem. To jest tak ze smutkiem przyznam. No niestety, gdybym miał know-how, to byłbym milionerem, ale nie będę, bo jestem już dziadkiem. To ja mam jeszcze jedną wypowiedź Henryka Kuli, nad którą chciałem się pochylić. Ostatnią, bo Janek Mazurek chyba sam nie spodziewał się, jak trudnego będzie miał dyskutanta. Myślę, że wybrnął, obronił się. Ale to jest jednak karuzela prawdziwa. I zobacz, jaka jest pewność siebie Henryka Kuli w tym wszystkim, co robi, w tej sztuce, którą uprawia. Każdy jest inaczej wychowany, każdy ma inne poglądy, każdy inaczej myśli. Trochę mnie pan poznał i pewnie zastanawia się pan, czy mówię prawdę, czy się zgrywam trochę. Trzeba byłoby dłużej ze mną pobyć. Zawsze pamiętam jedną rzecz. Z drugiej strony jest człowiek, ma myśli, uczucia, emocje, problemy. Tajemniczość, wiesz... Czy to zgrywa, czy to prawda? Nigdy nie wiesz z Henrykiem Kulą. Jest wszystko w tym wywiadzie. Serdecznie polecamy generalnie twórczość Jana Mazurka, bo jest to absolutnie jeden z lepszych dziennikarzy sportowych w Polsce. To jak się pod tym podpisuję, ale zdziwiło mnie, że nie wypisałeś sobie tego i nie wynotowałeś, tak. jak wygląda... Puenta, bo puenta też jest mocna. Puenta też jest mocna i tak jak zaczęliśmy od filozofii ze źdźbłami trawy, to w puencie też to się znajduje, bo wygląda to tak. Wie pan co? Siedzi pan tak tu ponad godzinę. Senność już pana pewnie ogarnia. Jakie jest na to rozwiązanie? Ja to zawsze mówię. Na boisko. I trzeba się wybiegać i wykrzyczeć. I teraz już myślisz, że to już jest to, że na boisko i trzeba się wybiegać i wykrzyczeć, ale nie. I jeszcze jedno. Urodziłem się jako Henryk Kula i jako Henryk Kula umrę. Nie będzie przecież na moim grobie napisane, co tam osiągnąłem, bo to nikogo nie interesuje. No i co piękne. Ty na to? Piękne. Znaczy, problem polega na tym, że ja mam wrażenie, że ten wywiad dopisuje się w trakcie, jak go przeglądam. Nie poruszyliśmy jeszcze tego, że Henryk Kula dość barwnie nawiązał, że płacenie w A-klasie to kaziroctwo. A, no ja tak. Rozumiem, że można użyć różnych określeń na to, że płacenie w A-klasie jest pewnym złem, ale żeby sięgać po taki proceder, to dosyć kontrowersyjne. Są też takie zwroty, które trudno, myślę, że osobom niektórym zrozumieć, że na Śląsku, jak to się mówi, jademy durć. Mamy tu trzy hobby. Fuzbal, czyli piłka nożna. Skat, czyli gra karciana a la bryż. Pulty, czyli gołębie. To jest z naszej krwi. Płynie w nas ta pasja. To kaziroctwo mnie ujęło bardzo. No, chciałbym, żebyś rozwinął jako gracza klasy. Zarobiłem kiedyś, a nie, przepraszam, zarobiłem pieniądze w okręgówce, w A-klasie nie, nie zarobiłem, ale no na pewno jest to duży problem płacenie w A-klasie. Ja nie dziwię się takim dobrowi słów, bo też sądzę, że to tutaj się zaczyna nadpsuwać troszeczkę, bo lokalny sponsor,
który akurat ma i zaczyna płacić pieniądze ludziom, to są często ludzie tacy już zmęczeni bardzo tą piłką nożną, podjeżdżający pod 40, ale nadal no, siłowo, fizycznie, a często też piłkarsko są w stanie spokojnie wykasować tych 17 czy 18 latków. No i niestety, ale zajmują ich miejsce. I już tam zaczyna się to, co potem widać na wyższych poziomach. Natomiast to jest długi, złożony temat. Mnie się bardziej podoba uzasadnienie takiego doboru słów, bo no, słyszysz Kazirodzą, mówisz, kurde, blade, co jest grane, co się odwaliło w ogóle, dlaczego Kazirodzą? Kiedy to się pojawiło? Naprawdę pewnych procederów nie chcemy widać w Uniwersum Polskiej Piłki bardzo mocno. Zostańmy przy działach organowych jako takiej granicy. Tak jest. Janek zauważa, bardzo ciekawy dobór porównania, że jest jak kazirodztwo. No tak. Takie moje skażenie. Powtórzę. Kazirodztwo jest niedozwolone. Tak jak niedozwolone powinno być płacenie piłkarzom w A-klasie. Eleganckie uzasadnienie. Bardzo eleganckie. I teraz właściwie wszystkie rzeczy, które uważasz, że powinny być zakazane prawnie, to mów kazirodztwo. Kazirodztwo i to jest takie dobre zestawienie, że akurat to powinno nie jest dozwolone i inne rzeczy też nie powinny być dozwolone. Chyba też po czasie myślę o tym, że trzeba docenić to, że trzeba wyjść na boisko jako rozwiązanie wszystkiego, wszystkich problemów. Są nierówne chodniki? Trzeba wyjść na boisko. To nie będziesz myślał o nierównych chodnikach. Znaczy nie, chodniki już są wszystkie równe. Już nie ma nierównych chodników, bo wszystkie samorządowe pieniądze zrobili chodniki na Górnym Śląsku. Nie da się potknąć o płytę chodnikową na Górnym Śląsku. Po prostu. To niemożliwe, bo są trotuary i siłownie metalowe dla dzieci, z których nie korzystają dzieci. Dość nie... siłowni metalowych. Kiedyś nie było siłowni metalowych. Henryk Kula biegał do 23 grając w piłkę i było wszystko dobrze. Kuba, czat jest też niezwykle aktywny, jeśli chodzi o Henryka Kulę i komentarze. Jest Krzysztof Kamiński. Henryk Kula powinien być jednym z kół ratunkowych w Milionerach. Wykręciłby się od odpowiedzi, prawda? Na pewno. Każdy. Tak, potwierdzam. Tomasz D. Płacenie w A-klasie to ała. Marcin Motyl, kiedy słyszysz, ja powiem panu tak, to wiesz, że wrotki zostały odpięte. Tak, bo mi się kojarzy to trochę, niech mi pani powie, szczerze, dlaczego pani zabiła mecenasa Rolskiego? Jest trochę ten zwrot taki tutaj faktyczny, ja powiem panu tak, to jest taki klasyk. Ale muszę przyznać, że on jest często stosowany w polityce, bo to też widać, że próbuje dziennikarz, choć wie, że to jest misja skazana na niepowodzenie, ale próbuje wysępić, tak, twój obóz, niezależnie z której strony barykady politycznej jesteś, twój obóz coś odwalił. Weź to skrytykuj. Bardzo na to liczę, bo to jest obiektywnie złe, co oni zrobili. Ja powiem pani tak. Ludzie popełniają błędy. Niech pierwszy rzuci kamieniem, tak? Albo odwracasz kota ogonem, wskazujesz aferę inną, prawda? Że no może coś się stało tu złego, ale tam też jest zło. Więc nie skupiajmy się na tym złu, skupmy się na tamtym złu. A musisz zacząć od ja powiem pani tak, bo jak nie zaznaczysz, że ja powiem pani tak, to pani może nie skumać odpowiedzi. Ja powiem pani tak. Przez 8 lat i tutaj i lecisz dalej. Ajajaj. Tyle radości. To zaczyna Michała Pola. Szczerze i uczciwie. Ja powiem pani tak, szczerze i uczciwie. To jeszcze jak podkreślisz, to już wiesz, że za chwilę to już nie będą, to już będą wrotki z powrotu do przyszłości. Te takie latające. Hoverboard. Prawda. Zdecydowanie. I jeszcze poda mi się Tomasz D. Nie witamy kazirodztwa w uniwersum, ale ała, jak najbardziej. Tak. Myślę, że ała może zrobić karierę w różnych momentach. Odpalany tak zupełnie przypadkowo. Chciałem cię zapytać jeszcze o taką drobnostkę. Vakoquilla, który w tym sezonie grał w Rakowie Częstochowa, świętował z Legią Warszawa ogranie Rakowa Częstochowa. Jak myślisz? Chciałbym, żebyś się zastanowił nad tym, jak będzie wyglądać ewentualna ceremonia wręczenia medali za Mistrzostwo Polski i przychodzi potem medal Vakoquilla. No, to jest dosyć interesująca rzecz. Ja, wiesz co, rozkminiałem to kiedyś, jak był, kurczę, nie pamiętam dokładnie kto, ale ktoś podpisał kontrakt tam od lipca i został w tym klubie, w którym grał. I akurat pech chciał, że to były dwie drużyny walczące o awans do Ekstraklasy. I był taki scenariusz, że te drużyny mogą się na przykład spotkać w finale baraży, bo obie mniej więcej tam te okolice notowały. I starałem sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, że to chyba był bramkarz, nie pamiętam dokładnie który, ale wydaje mi się, że to chyba był bramkarz, że ten bramkarz staje w finale baraży do serii jedenastek. Jak obroni wszystkie, to klub, z którym ma podpisany kontrakt za 2 tygodnie, zostaje w pierwszej lidze.
Ale jak wszystkie wpuści, to klub, z którym ma podpisany kontrakt za 2 tygodnie, zagra w wyższej lidze. I wtedy tak zupełnie filozoficznie, niczym Henryk Kula, zastanawiałem się, czy jest to powód do tego, żeby w jakikolwiek sposób to regulować. Ale stwierdziłem, że to tak abstrakcyjna sytuacja, że się nie da. Natomiast Gwilia świętujący mistrzostwo Rakowa w koszulce Legii Warszawa, to na pewno było coś bardzo, bardzo fajnego. Ja właśnie chciałbym, żeby poszedł na maksa. Że skoro już to zrobił, skoro świętował z Legią, gdzie pewnie dołączy niebawem, świętował z Legią w szatni o granie Rakowa Częstochowa, z którym może zdobyć w tym sezonie mistrzostwo Polski, to żeby poszedł na maksa. Wiesz, jak, jeśli Raków wygra mistrzostwo i tam jest chyba jakaś taka patera za mistrzostwo, to niech Gwilia wepchnie się jako pierwszy, żeby je odebrać. Niech on je podnosi jako pierwszy, wiesz. Pierwsze mistrzostwo w historii Rakowa i Wako Gwilia jest pierwszym, który trzyma tę paterę. Unosi ją, robi jak kiedyś Maskant wiózł Małeckiego chyba rowerem po Murawie. Wako Gwilia przyjeżdża z Wigrami 3, ładuje tę paterę na plecy i tym rowerem obwozi taką rundę honorową. Niech będzie wodzirejem na tym mistrzostwie Rakowa. To chciałbym zobaczyć. Ale pamiętam, cały czas koszulce Legii. Żeby nie było, że a tutaj jakiś Raków, coś. Nie, normalnie jako legionista jeszcze Elki tutaj pokazuje wszędzie elegancko. To ja jestem tutaj właśnie mistrz Polski, a jednocześnie piłkarz Legii. To jest fantastyczna historia. I bardzo mi się podobało, jak potem wiesz, feta na, nie wiem, w Częstochowie chyba pewnie tam pod Jasną Górą, jak jest ten pasaż, to pewnie tam będą fetować i Wako Gwilia, który już zarzuca różne pieśni tam z mikrofonem i z tym trofeum. Też chciałbym to zobaczyć, faktycznie. I to wszystko rzeczywiście w koszulce Legii Warszawa jako taki finalny element. Tak. To by było to. Zdecydowanie. A jak przyszliśmy już do ekstraklasy, to czy chcesz przeanalizować, kto jest najbardziej zmęczonym piłkarzem w polskiej piłce? Tak, chciałem cię zapytać o wypowiedź Jensa Gustafsona, który zagrał kartę do tej pory no, nieistniejącą, czyli no, my zagraliśmy bardzo dużo gier wewnętrznych, czyli Pogoń Szczecin jest najbardziej zmęczonym klubem. Nieważne, że Lech Poznań gra w ćwierćfinale europejskich rozgrywek, nieważne, że niektórzy łączą grę w Pucharze Polski i na przykład teraz zarówno Legia, jak i Raków, bijąc się o Mistrzostwo Polski, mają również trudne wyjazdy pucharowe w Pucharze Polski. Nie, najważniejsze jest to, że Pogoń ma naprawdę dużo gier wewnętrznych. Co za pech. Być może wszystko by się udało Pogoni w tym sezonie. Może walczyłaby o Mistrzostwo Polski, ale to nie jest jakby, wiesz, w jej rękach. Ile masz rozegranych gier wewnętrznych? No tak się ułożyło, że mają bardzo dużo gier wewnętrznych i przez to są zamęczeni. Nic nie mógł na to poradzić Jens Gustafsson, nic nie mógł na to poradzić nikt w Pogoni Szczecin. Trudno się wylosowało. Tak, to też podoba mi się to, że Jens Gustafsson w tej wypowiedzi tak jakby faktycznie no, niezależne od niego zupełnie decyzje, naprawdę. Jeśli chodzi o kalendarz, jest bardzo trudny. Okazało się, że w następnym mikrocyklu my gramy 4 gry wewnętrzne w tygodniu. I tak zastanawiasz się, o kurde blade, co jest grane, dlaczego aż tyle? No tak jest po prostu, że gry wewnętrzne są. Ale jakby przy całym tym szumie, który się zrobił wokół tej wypowiedzi, ja pana Jensa bardzo cenię i jestem mu winny podziękowania, ponieważ dzięki temu wzrósł mój licznik występów w Łódzkim Klubie Sportowym, bo wziąłem udział w jednej grze wewnętrznej. I to był już bardzo taki sparing, który obrósł legendą, zwłaszcza, że komentarze na 90 minut zaznaczyły, że Olkiewicz jest cienki jak sik węża, ale tak, zagrałem w grze wewnętrznej ŁKS-u z rezerwami ŁKS-u. Całe 25 minut albo 35 minut, nie pamiętam dokładnie. I zawsze myślałem, nie no, to bez przesady, no to nic takiego wielkiego, no po prostu. A tu proszę, gra wewnętrzna na równi z Ligą Konferencji, na równi z Pucharem Polski, na równi z jakimkolwiek innym wydarzeniem, jakie spotyka piłkarza podczas rundy. I zacząłem się też zastanawiać, jak to właśnie przebiega, jeśli chodzi na przykład o piłkarzy, którzy grają mniej w lidze, że przecież oni w grach wewnętrznych normalnie są pełnoprawnymi, pełną gębą na pewno biorą udział. No rację, Transfermarkt powinien, myślę, że tylko jeśli chodzi o Pogoń Szczecin, obejmować te mecze i bramki i patrzysz, kurczę, słaby bilans ma Zachowicz w tym sezonie, ale wchodzisz na Transfermarkt i gry wewnętrzne 60 i on ma 72 bramki. To jest być może kandydat do Złotego Buta, bo bardzo mi się podobał komentarz chyba na Twitterze właśnie pod wypowiedzią pana Jensa Gustafsona, niestety nie przytoczę teraz kto, ale że Pogoń Szczecin należy docenić, to jest drużyna, która strzela najwięcej bramek w Polsce, najwięcej bramek w lidze, jeśli liczyć gry wewnętrzne, najwięcej zwycięstw, najwięcej być może nawet trofeów w Polsce, jeśli liczyć gry wewnętrzne.
to jeśli liczyć gry wewnętrzne, jest bardzo pojemnym zwrotem, który no, jest pojemny bardzo i to dobrze, bo można wiele tam włożyć. Też się nad tym zastanawiam właśnie pod tym kątem, że Pogoń z wizerunkowymi problemami związanymi z tym, że no nie wygrywa za często jakieś, no, no ta ich gablota, która już obrosła legendą, jeśli chodzi o samo sformułowanie, no, no nie jest to najbardziej pełny mebel w polskiej piłce. Nie jest to kredens taki, gdzie wkładasz wszystkie szklanki, które dostajesz, a to też jest dosyć interesujące, że niezależnie od twoich zainteresowań, na pewno będziesz dostawał w życiu szklanki. Najczęściej na jakieś rocznice i tak dalej. Tu takie ci kupiłem do wina, bo wiem, że wy to lubicie. Co z tego, że nigdy w życiu nie piłeś wina? Masz tutaj 4 kielichy, takie fajne, no to sobie wsadź tam, wiesz, do szafy. I no tam głównie w tej szafie Pogoń Szczecin to są te kielichy od wina regularnie dodawane. A nie wiadomo, jakie są stawki gier wewnętrznych, bo bywają różne. Czasem się gra na przykład o soczek, czasem się gra o jakieś inne, o okrążenia karne na przykład wokół boiska, że kto przegra, ten biega, albo kto przegra, ten znosi bramki, albo kto przegra, ten sprząta cały sprzęt z boiska. A jeśli tam dochodzi do tego, że są jakieś stawki takie konkretniejsze, że kto wygra, ten dostaje jakiś taki na przykład pamiątkowy pucharek, to może się okazać, że musimy zaktualizować tabelę, jeśli chodzi o medale w polskiej piłce, bo medale za gry wewnętrzne Pogoni Szczecin powinny być normalnie pełnoprawnie liczone, tak jak pan Jens normalnie pełnoprawnie liczy rozegrane minuty podczas tych gier wewnętrznych i tyle. I tutaj potrzebujemy w takiej szerokiej koalicji na rzecz, że Paweł Mogieński z 90 minut Transfermarkt, żeby to wszystko usystematyzować, bo tak, w tej chwili te wszystkie statystyki, które posiadamy, są po prostu nieaktualne. I dziękuję panu Jensowi za to, że podniósł ten temat. Czy, tak, on dużo bardziej wybiega nawet niż Ekstraklasa, Kuba, no bo Polska nie zrobiła furory na ostatnim mundialu, ale jeśli policzyć Polsce gry wewnętrzne, to słyszałem z wielu źródeł, że byliśmy najlepszą drużyną na mundialu być może. No może za Francją, Argentyną, ale taki brązowy medal, doliczając gry wewnętrzne, naprawdę porywająco, naprawdę można było się pochylić nad naszym futbolem i docenić, ale też ile karier dzięki temu argumentum ad gustafsonum się odmieni. Krzysztof Król no, nie zrobił wielkiej furory w piłce, która jest do tej pory notowana, ale dzięki temu wielkiemu przewrotowi w futbolu wiemy, Krzysztof Król bardzo, bardzo mówił dużo o tym, że w grach wewnętrznych w Realu Madryt to naprawdę dobrze grał, do tego stopnia, że Raul pożyczał mu samochód. Więc wydaje mi się, że będzie jeszcze pomnik Krzysztofa Króla na Bernabeu. To jest wielki Galacticos, bo w grach wewnętrznych absolutnie gwiazda i legenda. Tak jak są legendy, nie wiem, Pucharu, jednego sezonu, tak Krzysztof Król może nie w każdych rozgrywkach błyszczał, ale na pewno w grach wewnętrznych Realu Madryt jest legendą. I też skończą się szyderstwa z Jerzego Dudka, że on tak mało grał. Przyszedł w każdej grze wewnętrznej na pewno grał w Realu Madryt. A ludzie mówią, bo mało, bo to, bo wieczny rezerwowy. No a tu proszę, każda gra wewnętrzna, pyk, jest w tej chwili między Benzemą a Di Stefano, jeśli chodzi o występy dla Realu Madryt, mniej więcej. Chyba ponownie, fan widoku z okna Michała Pola. No, trzeci raz dziś już czytam, czasami nam ludzie zarzucają, że czytamy te same niki, ale komentarz jest znakomity po prostu. Brakuje magazynu omawiającego kolejkę gier wewnętrznych. Jest teraz dużo kanałów, myślę, że spokojnie uda się to zorganizować. Tak, i wybieranie jedenastki, topowe jedenastki gier wewnętrznych. To są rzeczy, wyzwania, przed którymi my teraz stoimy jako polskie środowisko piłkarskie, bo Jens Gustafsson nas postawił pod ścianą. Nie wiem, czy chcemy jeszcze coś o tym? Tylko jeszcze AGSK był oszczędzany na gry wewnętrzne. Krzysztof Król, dokładnie tak. Dlatego nie zrobił kariery w Real Madryt, bo był oszczędzany na gry wewnętrzne. To one są solą piłki, to tam jest ten krew, pot i piach godny gladiatorów, godny nawet samego Russella Crowe'a w roli gladiatora. A muszę przyznać, że czasem tak jest, że faktycznie w grach wewnętrznych pierwszy skład jest cały jakby ten wyjściowy garnitur, który sobie gra w jednej drużynie,
ale bramkarz pierwszy broni w drużynie tej dublerów po to, żeby no, więcej się pogimnastykać w tej bramce. Więc tutaj pisze pan Ogr, że Iker był zmiennikiem Dudka. I faktycznie podejrzewam, że jeśli w Realu Madryt panowały te zasady, gdzie są na przykład w polskiej piłce, że ten pierwszy bramkarz stoi w drużynie rezerw podczas gier wewnętrznych, to istotnie nie wiadomo, czy Jerzego Dudkę nie powinniśmy postrzegać jako tego, który był wówczas pierwszym wyborem podczas gier wewnętrznych, naturalnie. Bardzo, bardzo mi się podoba to sformułowanie i uważam, że powinniśmy konsekwentnie tego już pilnować, żeby nikomu nie zaginęło to, że gry wewnętrzne to są ważne gry, bardzo. Zresztą Franciszek Smuda, to ponoć jego jakby cały mikrocykl treningowy składał się wyłącznie z gier wewnętrznych. Oczywiście, absolutnie się pod tym podpisuję. Mamy gości w programie ponownie. Tak jest, przeciał Antek, ale już powoli Antek zawija, bo jest ten cały czas jeszcze chory i nie wygląda emisyjnie aktualnie bardzo mocno. No ale tak to jest z chorobami zakaźnymi. Maciej Doniec, Cristiano do dzisiaj wspomina parady Dudka z gier wewnętrznych. Niestety sam siedział na ławce. Myślę, że to uratuje futbol. Jak wiemy, cały czas powstają te nowe mecze, nowe turnieje. Będzie teraz mundial klubowy z tysiącem drużyn. A po prostu trzeba transmitować gry wewnętrzne i wszystko będzie w porządku. Prawda. Dobra. Wydaje mi się, że pozostałe tematy to już musimy omówić w piątek. Chyba, że jeszcze coś chcesz... Znaczy, jeśli chodzi o sprawy sędziowskie, które wczoraj dosyć mocno wybuchnęły. Drogi czacie, drodzy widzowie, trzeba usiąść na spokojnie, ponieważ wciąż pojawiają się jakieś nowe głosy w tej sprawie i nowe interpretacje. I ja bym na przykład bardzo chciał, żeby do czwartku gdzieś ten kurz opadł, kurz bitewny, i będzie można ocenić sytuację taką, jaka ona jest. Absolutnie nie unikamy tego tematu, ale wciąż są różne wypowiedzi i myślę, że jeszcze ich troszeczkę będzie, także przeanalizujmy to na chłodno troszeczkę. O, tak bym powiedział. Ja się zgadzam z tobą, że trzeba usiąść na spokojnie. To, co jeszcze będzie trzeba przeanalizować i już zajawiam, to jest to, co powiedział Bartosz Salamon, że tak. Oczekujecie barwnych wypowiedzi, a potem się obrażacie, że są barwne wypowiedzi, bo to jest temat do rozwinięcia zdecydowanie, bo to nie jest tak, że my się obrażamy o barwne wypowiedzi, tylko po prostu nie zawsze one są mądre. Mogą być wypowiedzi barwne i mądre, a mogą być barwne i niemądre. Natomiast nie uważam, że Bartosz sam powiedział niemądrą na przykład rzecz. Natomiast to jest taka uwaga natury ogólnej. Ale faktycznie tych sędziów trzeba usiąść na spokojnie. Bardzo możliwe, że przyjrzymy się również pewnemu dość ciekawemu zagadnieniu, jakim są finanse Śląska Wrocław, gdyż one wypłynęły na niestety dla Śląska Wrocław. Jak i również konfliktom na Młynie Warty Poznań, bo to jest coś absolutnie fascynującego i będę cię bardzo chciał o opinię. No oczywiście nie możemy też, w ogóle nie wiem, czy wiesz, ciekawą sprawę zauważył Krzysiek Stanowski w zebraniu zarządu, że na premierze filmu z Robertem Lewandowskim był Paweł Delong i Sanach, a nie było nikogo z PZPN, ani żaden reprezentant Polski. Tak, to jest ciekawa rzecz do zauważenia i... Kompletnie nie wpisuje się w to, jak obecnie jest traktowany często Robert Lewandowski przez różne podmioty. Poczynając ode mnie i od mojego stosunku do naszego najbliższego. Chciałem powiedzieć, że no? Nie, no do naszego najwybitniejszego piłkarza po prostu. Chciałem powiedzieć, że bardzo ujął mnie Michał Pol i uwielbiam go. Uwielbiam Michała Pola, bo Michał Pol miał taką bardzo specyficzną stylówkę, prawda, na tej premierze. Ona robiła dosyć dużą furorę w internecie i Michał Pol został zapytany o to na zebraniu zarządu i powiedział, że myślał, że idzie po prostu do kina obejrzeć ten film, że tam nic nie będzie, a on wchodzi w tej stylówce, a tu Szewczenko, a tu Laporta, a tu są wszyscy, tak? Ale na koniec powiedział, gdybym wiedział, i tak bym się tak wybrał. I to jest właśnie Michał Pol. Kochamy cię, panie Michał. Ale podoba mi się, bo to zdjęcie, gdzie był chyba Tomek Ćwiąkała, Roman Kołtoń, tak. Chyba Jakub Kwiatkowski i właśnie Michał Pol i każdy był ubrany, i Tomek Wodarczyk. Tak. I Tomek Wodarczyk był w smokingu, Michał Pol był w bluzie, reszta był smart casual i tak dalej, pełen zakres i się niektórzy zastanawiali właśnie, czy było na zaproszeniu wpisane, że każdy wybiera jakiś swój dreskot. Ja oczywiście nie przyszedł, bo się boję ludzi. Oczywiście, ja też. To nie odbywało się w moim mieszkaniu, więc ja się tam nie wybieram. Drogi Jakubie, ty jeszcze dzisiaj w meczekach, tak? W programie o pierwszej lidze. Tak. Samuel ma dzwonić koło 11:40 i zapytać mnie, jaka jest prawda o UKS-ie. A ja wtedy powiem, że prawda o UKS-ie
Trudno powiedzieć, zobaczymy. Na razie punktów jest dużo. Spróbuj jak najwięcej henrykokulizmów wcisnąć do tego, do tej rozmowy. To trudny nie napchasz punktami z sezonu 2022-2023. Urodziłem się jako Jakub Olkiewicz i umrę jako Jakub Olkiewicz. Tyle. Tak. Musisz, Jakubie. Druga kwestia, jutro poranek o Kości Runiejców w wykonaniu, będzie poprowadzi Julek, więc jeśli chcecie wiedzieć, jaka jest prawda o trenerze Legii, to zaprasza Julek, a my o 19 nadajemy z Matim Michniewiczem, także możecie już powoli szykować pytania, które może będziecie mogli przekazać Matiemu na czacie. Nie będziemy mieli jakiegoś ograniczenia czasowego, ile posiedzimy. Więc pewnie posiedzimy około 2 godzin. Tak, chyba że Mati wcześniej będzie miał dość pytań. No a co tam u ojca? A powiedz, co tam u ojca? Bo to jest pytanie, które się najbardziej nasuwa na pewno. Choć akurat wiemy, co jest u Czesława Michniewicza, bo nam o tym powiedział Andrzej Grajewski i chilijscy dziennikarze, czyli tak jeden jest z najbardziej oryginalnych duetów, jeśli chodzi o świat futbolu. Chilijscy dziennikarze, Andrzej Grajewski. Nikt się nie spodziewał, a jednak to zostało stworzone, takie duo. Wspaniały duet. Kuba, są jeszcze pytania. Co tam w sprawie diesla twojego? Myślę, że nie możemy zamknąć programu bez najnowszych informacji z frontu. Obserwować, jeździć, ale obserwować. No nie, no na pewno będą te triskiwacze. No jak przestałem się łudzić. Jest zrobione wszystkie te pierdoły i faktycznie działa lepiej, ale nadal po pierwsze pali dużo, a po drugie czarny dym leci z rury, jak przygazuje mocniej. A to oznacza, że zbyt dużo paliwa się dostaje do układu i dlatego jest czarny dym, bo nie przepala. No to trzeba będzie otworzyć sakwę, wyjąć wszystko, co w niej mam i naprawić te wtryskiwacze. No ale jakby jest to na szczęście już powoli wiosna, więc można się na rower trochę zacząć przesiadać i w ogóle. I wtedy wydaje mi się, że mniej bolesne będzie to naprawianie mojego ukochanego diesla. A żałuję, bo naprawdę bardzo fajnie mi się nim jeździ. Teraz jak są ponaprawiane te pierdoły, to fajnie się jeździ. Tylko no niestety, ale drogo. I to jest duży problem, ale jakby on jest teraz do podróży gotowy, więc wstępnie już się umawialiśmy, że może gdzieś pojedziemy, ale to na razie w pieśni. Mamy jakieś pomysły, ale to na razie spokojnie, pamiętajmy, musi być to w promieniu maksymalnie 5 kilometrów od naszych domostw, więc tematów jest bardzo, bardzo dużo. Prawda. Jeśli poruszyłeś temat kibiców Warty Poznań, ja tylko zdradzę, że bardzo mocno się tego przygotowywałem. Przejrzałem fanpage kibiców Warty Poznań na rok wstecz. Nie znalazłem tego, czego szukałem, ale przejrzałem. Ja znalazłem jakieś informacje, więc będę wprowadzać się troszeczkę ja raz w temat, no, temat kibicowski, chyba że znajdziesz. A sprawdzałeś według Stowarzyszenia na Warcie, czy według Zielonej Strefy Warta Kibice? Według Twittera po prostu. Ale to jeszcze przygotujemy do tego. Tak. Ale czy pojęcia takie jak Stowarzyszenie na Warcie i Grupa Zielona Strefa są ci znane? Kuba, ja już przyznaję, jestem Jaroszem w sprawach kibicowskich. Ostatni raz spróbowałem wychylić swój łeb i spróbować ci powiedzieć, że będę w czymś tutaj merytoryczny. Przyznaję, sobie głowę popiołem. Mój zwyczajowy popiół. Proszę bardzo. Myślałem, że powiesz, że tak zieloną strefą nie napcham trumny. Urodziłem się jako Leszek Milewski, umrę jako Leszek Milewski. I koniec. Trumnę napcham tylko sobą. Prawda. No, ale to o tym pogadamy i chyba też pogadamy szerzej o Igrzyskach Europejskich, bo to już czas. Ach, ten smutek, gdy jesteś imprezą i nie sponsorujecie Orlen. To musi być straszne doświadczenie. Ale dobra, nie spoilerujmy już. Wytykanie palcami. No, to tak, czyli jutro poranek Julka o trenerze Legii, potem się łączymy z Matim Michniewiczem o 19, a w piątek oczywiście tetrycy, porozmawiamy o mydle i powidle i o innych rzeczach też. A potem w takim układzie. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Ałałałometr. Powitaliśmy i bardzo się cieszymy z tego powodu. Trzymajcie się, cześć. Siemanko, dozo.